Panie marszałku, Wysoka Izbo, dobrze się stało, że to nie minister, nie strażacy z PSP, ale samorządy miały więcej, będą miały więcej do powiedzenia. Bo te 82 miliony złotych, które mają być na tą ciężką pracę strażaków OSP, którzy często uzupełniają i zastępują Straż Państwową, zasługują na to. Ale to są pieniądze z budżetu państwa i to są pieniądze wszystkich Polaków, również tych strażaków, również państwa i wszystkich. I dlatego procedura. Panie marszałku, może pan poprosić, żeby było ciszej. Dlatego te pieniądze muszą być i trafiać w sposób przejrzysty. Pani minister, doświadczenie... Jest za głośno, sama siebie nie słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku, jest tak głośno, że... Pani minister, doświadczenie czterech ostatnich lat uczy, jak obserwujemy media społecznościowe, że to na Facebookach posłów PiS-u... Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Głos ma poseł Zbigniew Sosnowski. Proszę bardzo. Dziękuję pani poseł. Proszę bardzo. Pani poseł. Pani poseł, proszę... Pani poseł, proszę umożliwić wystąpienie drugiemu posłowi. Pani poseł. Czy ja jestem słyszany, czy ja nie jestem?